Dziś uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Ełku czcili pamięć zamordowanego w Katyniu porucznika Józefa Czaleja. Przed szkołą został posadzony dąb pamięci. Umieszczono również tablicę upamiętniającą. Uroczystość związana była z programem Katyń ocalić od zapomnienia. W całej Polsce zostanie posadzonych prawie 22 tysiące dębów, z których każdy upamiętnia jednego z zamordowanych w lasach katyńskich. Na uroczystości obecny był bratanek Józefa Czaleja, Zbigniew Czalej. Przeczytał jeden z listów napisanych przez Józefa do rodziny z obozu jenieckiego w Kozielsku. Starsze pokolenie mojej rodziny pamięta okres aresztowania wuja jako czas strachu i terroru, mówi Zbigniew Czalej. To była jasne, wielka tragedia. Jednocześnie żyli w terrorze. Każdy się bał jednocześnie o siebie, a jednocześnie każdy miał nadzieję, że jednak jakoś to wszystko się dobrze ułoży. I również Józef, pisząc listy do domu, czy do swojej żony, żywił tę nadzieję, że wróci. Że się skończy wszystko. Cała rodzina ojca i stryja dzisiaj jest na Białorusi, więc większość pamiątek jest tam. Nie, wiemy, że nie jest takie to proste podróżowanie na Białoruś. W każdym razie te pamiątki, które mamy, mam nadzieję, że są jeszcze jakieś, będziemy je szukać. Właśnie mówią o tym, o takich losach. Choć dziś żyjemy w wolnej Polsce, trzeba przypominać młodym ludziom, że takie wydarzenia miały miejsce, mówi Małgorzata Kopiczko, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Ełku. Jeżeli chodzi o uczniów szkoły podstawowej, to wiadomo, że to wszystko to, co się działo w czasie II wojny światowej, jest to pewna historia, którą należy przekazywać i kultywować, czyli w jakiś sposób też, inaczej przekazujemy uczniom na pewno szkoły podstawowej, prawda, informacje o tym mordzie, ale przybliżamy im konkretnego człowieka i los jego, prawda? Los jego i los jego najbliższych, którzy zostali i którzy teraz jakby ciągle pamiętają o tej osobie, która zginęła za wolność naszej ojczyzny. Czyli tu podkreślam przede wszystkim tą wolność i to uczucia patriotyczne. Porucznik Józef Czalej urodził się w 1903 roku we wsi Pogorzelce na terenach dzisiejszej Białorusi. Był najstarszy z sześciorga rodzeństwa, jako jedyny ukończył studia. Józef Czalej odbył służbę wojskową i powrócił jako podporucznik Korpusu Ochrony Pogranicza. 17 września 1939 roku został aresztowany i przewieziony do obozu sowieckiego w Kozielsku. Zginął prawdopodobnie 15 kwietnia 1940 roku.